Już, czyli myślę, że możemy zacząć. Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt przeczytać Państwu list, który skierował na to spotkanie pan prezes Jarosław Kaczyński, który ubolewa, że nie może być tutaj z nami, chociaż wiecie, że bardzo często bywał na tych spotkaniach. Tym razem nie udało się, dlatego skierował list do Państwa, do nas i poprosił, abym go odczytał. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Szanowny pan Ryszard Kapuściński, prezes klubów Gazety Polskiej. Szanowni panie prezesie, szanowni państwo. Spotkaliście się państwo, spotkaliśmy się w tym wspaniałym gronie przez te 17 lat w różnych czasach. Raz były one lepsze, raz gorsze, raz zdarzały się też i bardzo złe. Zawsze były one szczególne ze względu na odmienne okoliczności polityczne bądź wydarzenia, które przeorywały nasze życie, tak jak tragedia smoleńska czy też pandemia koronawirusa. Ten rok ukazał nam niestety kolejne jakże tragiczne oblicze tej szczególności. Żyjemy pod jej przytłaczającym ciężarem od 24 lutego. Kiedy słyszeliście Państwo te słowa, Ukraina już 114 dzień stawia heroiczny opór barbarzyńskiemu najeźdźcy, prącemu ogniem i żelazem do odbudowy imperium, będącego na każdym etapie swoich dziejów większym bądź mniejszym więzieniem narodów. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, o tej wojnie powiedziano i napisano już tyle. Sam zresztą na ten temat się ostatnio często wypowiadam, choćby w najnowszym numerze Gazety Polskiej, że pozwolę sobie tylko powtórzyć to, co niezbędne. Toczy się ona między wolnością a despotyzmem, między naszą cywilizacją a barbarią, między jasnymi siłami uosabiającymi prawo narodów nie tylko do samostanowienia, ale i do samego istnienia, a z drugiej czarnymi mocami zniewolenia. Stawką w niej jest nie tylko niepodległość Ukrainy, ale także niezawisłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz obecny porządek światowy, który przy ogromie swoich niedoskonałości stoi na gruncie dążenia do pokoju, współpracy i rozwoju. Wspieranie Ukrainy, podejmowanie wszelkich działań służących jej sprawie, a więc także naszego zwycięstwa, leży w interesie każdego Polaka. Leży w interesie całego wolnego świata. Ta wojna nie może zatem skończyć się przegraną Ukrainy. Dlatego musimy więc robić wszystko, co w naszej mocy, by tak się stało. Dlatego musimy z taką intensywnością, determinacją rozbudowywać i dozbrajać w najnowocześniejszy sprzęt naszą armię. Dlatego musimy z największym wytężeniem pracować nad tym, by Polska była jak najsilniejsza duchem i gospodarką. W wypadku najgorszego NATO przyjdzie nam z pomocą tylko wtedy, gdy sami, czego dowodzi przykład Ukrainy, zarówno będziemy chcieli się bronić, jak i będziemy w stanie stawiać oporu agresorowi siłą naszej armii i mocą naszego morale, wola walki, gotowością do poświęceń, odwagą na polu bitwy. Szanowni Państwo, niebezpieczeństw i wyzwań, z którymi musimy i będziemy musieli się mierzyć, jest, jak to wszyscy dobrze wiemy, wiele. Mroźny wiatr nadciąga nie tylko ze wschodu. Mówiąc skrótowo, budzi nas sprzeciw stanowisko części państw europejskich w sprawie wojny na Ukrainie. Niepokoi nas na wielu płaszczyznach polityka Niemiec. Ewolucję Unii Europejskiej postrzegamy jako idącą zdecydowanie w złym kierunku. Rosnące ideowe zacietrzewienie
i zaślepienie lewicowo-liberalnych elit wzbudza nasze głębokie zatroskanie, tak jak powolne, acz systematyczne zmniejszanie się w naszym kręgu cywilizacyjnym sfery wolności. Temu wszystkiemu się przeciwstawiamy i będziemy przeciwstawiać. Musimy to robić skutecznie, a w polityce w naszym wypadku oznacza to konieczność pozostania przy władzy, konieczność odniesienia zwycięstwa na froncie wewnętrznym, czyli wygrania wyborów. W przeciwnym razie górą będzie, jak to kiedyś ujmowaliśmy, partia białej flagi, środowiska ojkofobiczne i kompradorskie, ze wszystkimi opłakanymi dla naszej ojczyzny tego konsekwencjami. Drodzy przyjaciele, jeszcze raz musimy zewrzeć szeregi i wytężyć wszelkie siły, bo stawka jest ogromna. Niewyobrażalnie wielka i z każdym dniem budowania Rzeczypospolitej naszych marzeń ona rośnie. Jest nią pomyślność naszej ojczyzny i trwanie tego wszystkiego, co w różnych wymiarach naszego bytowania jest nam najdroższe. Słowem bronimy Polski. Pięknie robicie to Państwo od lat i za to chciałbym Państwu po raz kolejny, bo tego nigdy za mało, z całego serca stukrotnie podziękować. Bóg Państwu za to wierną służbę Polsce zapłać. Pragnę również życzyć Państwu wszystkiego, co najlepsze, w tym wielu wspaniałych przeżyć podczas tego pięknego spotkania, jakim są zjazdy klubów Gazety Polskiej, a także jak największej radości z obrotu spraw w naszej ojczyźnie. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia. Łączę wyrazy szacunku, Jarosław Kaczyński. Dziękujemy bardzo. Panie pośle, proszę, dziękuję serdecznie.